To nie pierwszy raz, kiedy widzę wasz zespół podczas eventu Szpitala Kopernika. Czy to oznacza, że wspieracie działalność edukacyjną i profilaktyczną szpitala? Jak najbardziej. Uważamy, że zdrowie to podstawa i namawiamy wszystkich zawsze do tego, żeby się badali, żeby dbali o siebie i o swoje zdrowie. Jak również o to, w jaki sposób się odżywiają, bo na przykład ja jestem osobiście w tej chwili na bardzo fajnej diecie, w której jem 5 razy dziennie i bardzo uważam na to, co jem. Dookoła nas jest mnóstwo jedzenia, które jest przepełnione chemią i takimi niekoniecznie zdrowymi jakimiś tam wartościami, no właśnie czymś, co nie jest tak naprawdę wartościowe, czyli dużo jest wokół nas śmieciowego jedzenia, więc bardzo ważną rzeczą jest, żeby zacząć od jedzenia, tak? Czyli żeby nie traktować swojego organizmu jak śmietnik, tylko po prostu, żeby odżywiać się w taki sposób, żeby cały czas czuć się dożywionym, pić dużo wody, która przecież też jest jak życie, no bo przecież woda to życie, wiadomo. No a oprócz tego badać się, tak jak powiedziałam wcześniej, badać się, badać i jeszcze raz badać i nie bać się lekarzy, nie bać się pójścia do doktora, nie bać się szpitali. Wiadomo, że to może nie są najprzyjemniejsze miejsca, ale być może te miejsca i ci ludzie jakby sprawią, że w odpowiedniej chwili uchwycimy, co dzieje się z naszym organizmem. Jeżeli dzieje się coś złego, jesteśmy w stanie temu zapobiec szybciej i łatwiej, prawda? Powiedz mi, czy ty osobiście stosujesz się do zaleceń lekarzy z Kopernika i badasz się regularnie? Tak, oczywiście. Pozdrawiam mojego lekarza ulubionego, doktora Michalskiego. Badam się bardzo regularnie i uważam na siebie i namawiam do tego swoich najbliższych, także tak. A dlaczego w ogóle jako zespół wspieracie takie akcje społeczne? Dlatego, że w ogóle jesteśmy zespołem, który wspiera różnego rodzaju akcje społeczne, oczywiście. Wspieramy też jakieś organizacje charytatywne, jakby gramy też charytatywnie. Zdarza się, że no inaczej, jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc. Jeśli tylko możemy, jeśli tylko mamy czas, to pamiętamy o drugim człowieku, pamiętamy o tych, którzy naprawdę potrzebują jakiegoś wsparcia. I jesteśmy, tak? Uważamy, że muzyka też może uzdrowić, bo to, w jaki sposób myślimy o swoim życiu i o sobie w ogóle, czyli ta psychika, prawda, to też bardzo dużo nam daje i może zdziałać cuda. Czyli co? Po prostu badajmy się, bo życie jest piękne i badajmy się i myślmy o sobie pozytywnie. Idźmy do przodu, rozwijajmy się. Po prostu szkoda życia. Pani Dominiko, tak? Z najlepszymi życzeniami, z podziękowaniami dla zespołu, dla pani. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie i pamiętajcie, lekarz to nie jest ktoś, kogo mamy się bać, tylko ktoś, komu po prostu powinniśmy zaufać i iść z wiatrem do przodu. Hej! Dobrze. Dzięki bardzo!